Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Nieogolona morda, wiem. Zobaczcie, ile kasy udało mi się, wow, za wierność dostać. Wow, 42 tysiące, to jest sporo kasy. Zbieram na jakiś fajny wóz, mam teraz $500,000. Troszeczkę sobie grałem. Poza odcinkami w The Crew, hello, 17 listopada jest Wild Run, co wy na to? Co się będzie działo z tą grą, ja nie wiem. Sorry ogólnie, mam troszeczkę zatkany nos, nie wiem, mam jakąś alergię albo jakieś inne gówno, albo się przeziębiłem, nie wiem, nie czuję się chory czy coś, ale no mam katar i muszę wziąć moje ręczniki. Ręczniki do fapania, żeby się troszeczkę wysiąkać od czasu do czasu. Zobacz wyniki. O proszę, tu mamy kolejną kasiorę. Zrobiłem sobie kilka misji frakcyjnych. Za to odbiorę sobie kaskę. Misję frakcji. Dobra. Zbieramy wszystkie wykrzykniki. I tak, to będzie pewnie strzał w stopę, bo chcę zagrać sobie PvP, a na PvP mnie przeważnie wywala. Nie ma to takiego znaczenia, kiedy sobie gram od tako, bo sobie wbiję jeszcze raz do gry i sobie PvP powtórzę, ale gdy nagrywam i mi się całe nagranie spierdzieli, no to będzie nieciekawie. Dobra, tu od razu wysyłam kogoś nowego. Wyślij, dodaj. Aha, fajnie, znowu mi powywalało wszystkich znajomych, ciekawe. Po prostu przyjmuję zaproszenia. Mi się cała lista znajomych skasowała i teraz mam już nową listę znajomych od tako, fajnie, co? Takie jest właśnie The Crew. Mam nadzieję, że poprawią tą grę w tym nowym dodatku, że będzie się grało lepiej. No w becie, jak oglądaliście może te moje odcinki z Wild Run, grało się spoko. I nie było żadnych problemów u mnie, które występują przeważnie u mnie, ale z tego co mi pisaliście, to wy nie macie takich problemów z grą. A ja mam właśnie. I to jest chyba, nie wiem, jakiś osobliwy u mnie problem mojego komputera, nie wiem, systemu, czegokolwiek, co powoduje po prostu crashowanie się gry. Bardzo, bardzo jest mi z tego powodu smutno. Mam nadzieję, że to się samo naprawi. Chociaż to jest nadzieja. A nadzieje są, wiecie jakie. Dobra, 100%, rozpocznij. Niech sobie grają. Tutaj mamy jeszcze za 160 tysięcy. Myk, myk, myk. Okej. I wyślę te dwie. Wiem, że jest jeszcze kilka innych misji za 160 tysięcy, ale. Ach, nie chce mi się już tam ich wszystkich wysyłać. Po prostu sobie pojeździmy. Co ja teraz mam za auto? Wow, kogoś mam nawet w sesji. Niesamowite. A moją Fordzinkę piękną. Oh. Jakieś osiągnięcia odblokowałem. Cholera wie, co to jest. Przywitam się z wami ogólnie. Jeśli nie, to witam was serdecznie i mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić na tym moim odcinku z The Crew. Ja też myślę, że będę się dobrze bawił, a tym bardziej, jeśli mnie nie wywali. Proszę cię, Gierko, nie skraszuj się tym razem. Bardzo cię proszę. Co ja tu mam za auta? Muszę oszczędzać. Nie mogę kupować nowych samochodów, a w sumie mam trochę starych, w cudzysłowie. O! Więc co możemy porobić? Możemy poulepszać te, które już mam, bo jest kilka samochodów, które są fajne, ale są nieulepszone i są słabe przez to. Więc na przykład, co my tu mamy? Skyline na wyczyn. Ford GT, oh man! A, okej. Okej! W sumie, od jakiegoś tam czasu można usuwać przecież spoilery. Więc lecimy prosto do warsztatu wyczynowego i usuwamy ten głupi spoiler z mojego GT. Kurde, o to chodzi. Domyślę tak i tutaj mamy tunela wyczynowego. Odwiedź. Kurde, dopiero co się wysparkałem, już mam zatkany nos. Ja pierdziele. Nie starczy mi tych ręczników do fapowania. Jesus. Peski, to będę musiał kupić nowe ręczniki. Znowu. Dobra. Optyka, botniki, gdzie są spoilery? Tutaj. Spoiler, wywalamy! Wow! Zajebiście, no to teraz to jest wspaniały Ford. I teraz mogę go troszeczkę przemalować.
bo to malowanie mi się nie podoba. Co? Naklejki, o tak, teraz robimy wspaniałego Forda. Kurde, te naklejki są drogie. O, ta naklejka jest zajebista. Ja dziękuję. To jest jak... Nie, tak jakbym sobie na tym, na bicku nalepił jakiegoś tribala. Tak wyglądają właśnie te... Chociaż ten jest nawet taki ciekawy. Ale te naklejki... Powinna być tu możliwość, nie wiem, jakiejś modyfikacji tych naklejek tutaj w tej grze. A takiej możliwości tu nie ma. Nie ma możliwości ich przestawiania, nie ma możliwości zrobienia z nimi właściwie niczego. Fajny wydech. Zajebisty bym powiedział. Podobają mi się asymetryczne jakieś oklejania sportowe. Zobaczymy, co tutaj nam oferują. Tu chyba z boku mamy, tak, nie podoba mi się. Takie coś. To mi się nawet podoba, czarny dach. I dałbym inny kolorek. To nieważne, co ja tu wybiorę, i tak powiedzieć, że jest do dupy. Niebieski, a co? Czekam na hejty, ha. O, no nie, taki kolorek. Ho, niebieski nie, ale taki jakiś neutralny, spoko. Zderzak przedni. O kurde, co to za... Hej, nie wiedziałem, że tu jest taki spoiler z przodu, czy zderzak. Ale mi się podoba standardowy. Bardzo lubię ogólnie z wyglądu Forda GT. Nie chciałbym tutaj takiego drastycznego dyfuzoru wpierdzielać. Aha. Dziwne, bo... Osłony? Jesus. Dobra, osłony mogę dać tutaj, będzie samochód wyglądał bardziej obniżony. Niech sobie będzie. Felgi mamy, o, okej. Lusterka nie mogę. Maska. Jakieś tu opcje są. Ale ta standardowa jest okej, dobra. Mamy Forda GT, on jest słabo stunigowany, chętnie nim trochę polatam. I może uda się zrobić jakiś wyścig PvP na multiku i zobaczymy, jak to pójdzie. Ojej. Z tym Fordem GT wiąże się pewna historia, a konkretnie z miłością moją do niego. Jest to... o kurczę, wcale nie jest tak... Ego po prostu... Alol, fajnie brzmi! Wow! Hell yeah! Świetny jest! I znowu zatkany na zon. Dopiero co, no widzieliście przecież przed chwilą. A, już mam znowu zatkany. Ja, dziękuję. Dobrze, mamy naprawdę fajną Fordzinę. Zapomniałem jak się... A, dobra, teraz będę się męczył ze sterowaniem, ale tutaj w Dekru jest sterowanie intuicyjne, bardzo, bardzo przyjemnie się tu jeździ. Powiem wam, że przesiadam się z tych takich nowszych gier NFS 2015 do Dekru i w Dekru powiem wam, że naprawdę bardzo przyjemnie mi się prowadzi te samochody. Może troszeczkę bardziej sztywno niż na przykład w Fordzie Horizon 2, gdzie samochody prowadzi mi się super, ale jest to tryb arcade'owy, tryb prowadzenia samochodów, który ja naprawdę w grach zręcznościowych, wyścigowych lubię. I tutaj The Crew naprawdę plusuje pod tym względem. Zresztą, ta gra ma rzeszę sympatyków wśród graczy i mimo swoich jakby takich problemów, też sprzętowych, sieciowych i fakt, że po jakimś tam czasie nie ma co robić w tej grze tak naprawdę, oprócz pobijania wyników i tak dalej, to dalej jest to jedna z najbardziej lubianych gier wyścigowych online. I widzę to nawet po tym, jak ja nagrywam odcinki tutaj na YouTube'a, że często się wypowiadacie o różnych rzeczach, oj, związanych z właśnie tą grą. I też widzę, że po wyświetleniach, że jesteście nią zainteresowani, więc na pewno macie do niej dostęp i w nią sobie gracie. Ona wymaga nie ma aż takich wygórowanych. Nie wiem, jak to będzie w przypadku... Jest, platynka wpadła. No i nawet jakaś tam część, która ulepsza moją Fordzinę. Nie wiem, jak będzie w przypadku dodatku, czy rzeczywiście te... jak to się mówi? Czy rzeczywiście te...
wymagania gry się zwiększą, czy też nie. A tu mamy skok. Myk. Rypniemy sobie jeden skok, a co? No ale jak na tą chwilę można tak... Ja teraz gram na maksymalnych ustawieniach i ta gra nie wygląda szałowo. Muszę powiedzieć, że dwuletnia Forza Horizon wygląda lepiej. Ale ta grafika jest wystarczająca. Przede wszystkim ta gra jest grywalna, jest fajna. I to się liczy. Bez problemu platynka wpadnie. Ten samochód lata jak opętany. Okej, okay. I co mamy? Ach, plus 18. Premia do hamowania. Przyda się. Hamowanie też jest ważne. Prowadzenie i hamowanie najważniejsza rzecz w grach wyścigowych arcade'owych. Znaczy w większości, no. Na pewno w The Crew i NFS-ach tak. Prowadzenie jest ważne. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy najfajniejsze testy. Test prędkości. Poziom 40 i... myślę, że dam radę sobie myk. Mykniemy sobie tutaj i znowu zatkany nos. Ja nie wiem, no... Ja powinienem mieć jakąś tutaj taką kroplówkę przyczepioną do nosa, żeby mi cały czas ściekało. Albo jakąś, nie wiem, rynnę albo pompę, żeby mi to odprowadzało te szczochy. Denerwujące to jest, naprawdę. Przypadłość wieku... ćwierćwiekowego. Te skipy. Mam już ćwierć wieku. Damn. Stara dupa jestem. Dobra, lecimy. Tak, tutaj muszę się trzymać drogi. Zobaczymy przy okazji, czy Ford na tym tuningu jest przyczepny jeszcze do drogi, bo wraz ze wzrostem osiągów, co jest logiczne, przyczepność samochodów do podłoża się pogarsza. Zmienia, pogarsza. Niektórych się polepsza, ale no wiecie, im więcej mocy, tym więcej buksowania kół, bo wiadomo, że chcemy przypalić troszeczkę gumę i się popisać i tak dalej. Premia do hamowania. Wygrana część, wirnik, premia do hamowania. Nie wiem, teraz będę lepiej hamował silnikiem chyba albo coś. Dobra, co tu jeszcze mamy? Już szybko idzie to ulepszanie tego Forda. Chociaż, żeby ulepszyć tam maksa, to trzeba się troszeczkę bardziej postarać. Test precyzji zacznę sobie w tę stronę. O! O, shit, tu może być problem. Wezmę moją ulubioną kamerę do tej konkurencji. Wiecie, co jest najgorsze? Że jak ja słucham później swój głos, jak go sobie nagrywam i później obrabiam ten filmik, jak go sobie słucham, ten mój głos, jak jest taki typowo nosowy, z taką wymową nosową. Ja i tak mam wymowę nosową, ja jestem tego świadomy, ale jeszcze jak do tego dochodzi katar, to mam wrażenie jakbym... O Boże, ja wtedy mówię tak... do siebie. Kurde, nie mogę tego wypuścić na YouTube'a, bo ludzie po prostu mnie chyba ukrzyżują, jak będą słuchać takiego kiepskiego nagrania głosu. Ale no, jakoś jednak z dystansem też troszeczkę podchodzę do siebie i nie boję się, wrzucam te filmiki i już. Co? Nie, wyposaż od razu. Co prawda premia do prędkości, no ale nie mam innych lepszych części, więc ładujemy. Dobra, co tu jeszcze mamy ciekawego? Widzicie, dosyć szybko mi idą te testy. Daję sobie radę bez problemu. Robiłem je kilka razy. Pewnie każdy z was, kto już wymaksował swoje samochody, ma te testy umiejętności obsykane konkretnie. Ja jeszcze nie, przyznaję się. Ale wiecie co? Strasznie mnie cieszy fakt, że w tym Fordzie można wypieprzyć ten spoiler. Bo jak ja wcześniej właśnie... Ja płakałem strasznie, jak kręciłem dla was odcinek o tym Fordzie z The Crew, że no musimy zainstalować ten spoiler przy wersji wyczynowej. To było straszne, ja później nie mogłem w nocy spać i tak myślałem, śnił mi się ten Ford po nocach, taki płaczący, smutny, że on ma ten spoiler, taką wielką ławkę z tyłu i... to było okropne, naprawdę. Nie mogłem spać, wtedy się spóźniłem do pracy następnego dnia. Straszna sprawa. Ale teraz na szczęście można usunąć ten spoiler i można obserwować wspaniałe kształty tego Forda. Jedyną rzecz, którą bym jeszcze tu usunął, to są te wloty powietrza, które przypominają troszeczkę łuski tyranozaura w tym momencie. Też nie fajnie to wygląda, bo wiecie co, mi te błotniki z tyłu, to jest ciekawe, to się wiąże troszeczkę z historią, którą zaraz wam opowiem. Ale mi te błotniki z tyłu przypominają troszeczkę kształt kobiety. Wiecie, jak kobieta leży tak bokiem, odwrócona do ciebie, oczywiście naga,
albo po prostu ubrana w skąpy strój, no to widać to takie wypukłości, jak tu ma biodro i tu jest właśnie to takie biodro, co przechodzi w nogi, no nie? I ona jest tak ułożona, się tak patrzy na ciebie. A cycków tu niestety nie ma, no bo jakby samochód wyglądał z takimi wypukłościami po boku, chyba że jest odwrócona do ciebie tyłem. Dobra, zamyśliłem się, nieważne. Historia tego samochodu jest taka. Need for Speed World. Bardzo lubiłem ten samochód. Tam on, pierwszy raz się w nim zakochałem, bo właśnie przez te kształty, nie będę tu ukrywał. Ale po prostu nikt tym samochodem nie jeździł. A ja mam, nie wiem, ja jakoś tak mam w głowie, mi się to wszystko tak poukładało, że lubię mieć to, czego ktoś nie ma. O, tu jest jakiś gracz. Zobaczymy, czym on jeździ. Patrzę, Ford GT. Nie, F1. Gonimy gnoja, zobaczymy, co on wymyśli. Może będzie się chciał ścigać. No, zobaczymy, czyli samochód jest lepszy. Chodź tu, cwaniaczku. Ha, 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 ha. Aha, robi skoki, okej. Okay. Czyli pewnie też F1 ulepsza. Zepchnę go, a co? Gdzie to jest? Tutaj. Leci za mną. Gdzie on jest? A chyba go zepchałem albo coś. Nie wiem, znowu mam zatkany nos. Straszno, nie polecam, Piotr Franceski. No, więc ja sobie kupiłem tego Forda GT, stunigowałem. I jak udało mi się wygrać nawet z odrobinę lepszym samochodem, to satysfakcja była niesamowita i ja strasznie dzięki temu lubiłem jeździć tym autem. Ej, wiewiórek! O, przejechałem. O, to też teraz mam opowiem historię ciekawą. Ale to zaraz. Ja po prostu strasznie lubiłem wygrywać tym samochodem. On był podsterowny, nadsterowny, był do dupy, słabo przyspieszał, brzmiał jak betoniarka, ale wyglądał. Wyglądał naprawdę fajnie i ja się cieszyłem, że jestem chyba jedyną osobą w tej grze, która posiadała tego Forda, która lubiła jeździć tym Fordem i która lubiła w nim to, że jest unikalny, a z czasem zakochała się w tym, że naprawdę jest to piękny samochód z wyglądu. Tak, tak, mam rację. A co do tej wiewiórki, która mi przed chwilą tu wyskoczyła, nie wiem, czy to był list, czy wiewiórka, czy jeżozwierz. Muszę wam powiedzieć, że miałem taką sytuację ostatnio. Przejechałem kota. Przyznaję się, to był mały jakiś kotek, strasznie głupi kotek. Ja jechałem sobie, nie, muszę zatrzymać, nie mogę teraz zatrzymać, cholera. Chciałbym zatrzymać i wam to opowiedzieć, ale skończę chociaż to wyzwanie. Powiem wam, jak to na czym to polegało. Po prostu jechałem sobie samochodem, Passerati. Nie moim, innym Passeratim, ale Passeratim, uważam, że Passeratim. I nie jechałem szybko, jechałem jakieś 60 km na godzinę. Przypomniała mi się kolejna historia, jak przejechałem całkiem niedawno, też w zeszłym roku. Co ja tam przejechałem? Taki road rage był, dosłownie. Przejechałem gołębia. To było straszne też, ale zostańmy przy tym kocie. No to z kotem było tak, że jadę sobie samochodem, jechałem wolno, naprawdę, moment. Jechałem strasznie wolno, to było, nie wiem, gdzieś tak, jak mówię, 60 na godzinę. Ojej, straszne. Jechałem sobie te 60 na godzinę i kotełek tak o, idzie sobie drogą, znaczy on w sumie biegł chyba i tak biegnie, 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 biegnie. No i ja myślę, przebiegnie, no zdąży, no przecież jest jeszcze jakieś 10 metrów przede mną, no nie? I sobie tak biegnie, 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 coś tam się troszeczkę tak zwolnił, chyba go oświetliły moje reflektory albo nie wiem co. I nagle biegnie, biegnie, biegnie i nagle tak do przodu skręcił. I tylko pod kołami słyszę bubu. No i mówię, damn it, głupi kotek. I przejechałem głupiego kotka, szkoda mi go było też. Też tego dnia, tego wieczoru, tej nocy nie mogłem spać, śnił mi się ten kotek. Może miał na imię Sylwester i teraz będę miał nieudanego Sylwestra przez niego. Następnego dnia spóźniłem się do pracy i tyle z tego było. A co do przejechanego gołębia, sprawa była praktycznie identyczna. To był jakiś gołąb z jakiejś fermy gołębi, nie wiem. Jechałem przez jakieś wioski i ten gołąb sobie wyszedł. I tak się na mnie patrzył, patrzył, no ja myślałem, nie no, zaraz odfrunie. Wiecie jak to ptaki, podjeżdżasz samochodem, on zaraz odfruwa i masz z głowy. Ale ten nie, ten się jakoś tak patrzył, patrzył, patrzył. No mówię, odleć kuźwa, bo nie mam jak cię ominąć. Głupi gołąb się tak patrzy na mnie tym swoim pijanym okiem, się tak patrzy tak bokiem, wiecie jak to gołębie. Gołębie się patrzą bokiem, nie? Się tak patrzy, 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 ja mówię, odjedziesz czy odlecisz czy nie, bo cię przejadę. A czy on tego nie słyszał, bo jechałem no, też tak gdzieś z 50 na godzinę przez wioski. I on normalnie twardo stoi, ja mówię, nie człowieku, ja jestem większy, człowieku, sorry, nie gołębie, ja jestem większy.
I no, myślałem do samego końca, że on odleci, a przynajmniej tak to sobie tłumaczę. No i niestety znowu było bum, i gołąbek sobie umarł. To nie jest śmieszne, to jest tragiczne. Ja tej nocy naprawdę, jak dojechałem do celu, tej nocy nie mogłem spać. Rano, co prawda to był weekend, więc nie spóźniłem się do pracy, ale rano wstałem taki podminowany, śnił mi się ten biedny kotek, głupi kot, nie kotek, gołąb. Z tym swoim głupim spojrzeniem jakoś mnie prześladował jeszcze 3 noce następne. A i też nieprzespane noce, nawet kilka chyba filmików wtedy nie nagrałem na YouTube, z tego co pamiętam. To było straszne, do tej pory to jest, to mnie jakoś prześladuje, ten gołąb, naprawdę. To było gdzieś tak w styczniu albo w grudniu. Paskudna sprawa, nie polecam. Także jeśli widzicie jakiegoś zwierzaka, zwolnijcie albo nie wiem, albo się nawet zatrzymajcie, niech on sobie pójdzie, zatrąbcie, cokolwiek. Nie dajcie, po prostu nie przejeżdżajcie go, no. Jesteście więksi, co prawda, i nic się wam nie stanie, ale znowu, na przykład musicie uważać, bo czasami jeden kotełek, jakiś taki większy musiał być, bo u mojego znajomego rozwalił jakieś tam wloty powietrza w samochodzie i co ciekawe, on jechał gdzieś tak 70 na godzinę, wloty powietrza urwane, a kotełek pobiegł dalej. Ja nie wiem, z czego on miał łeb, czy miał jakiś hełm średniowieczny, czy jakieś coś, ale kotełek normalnie nic mu się, znaczy może coś mu się tam stało i ten, czasami widzę gdzieś tam kotełki bez jednego oka, czy jakieś takie z urwaną nóżką, czy coś. Ale ten kotełek pobiegł sobie dalej i w dupie to miał, no chyba. Nie wiem. Także musicie też uważać na kotełki, bo jak wam się w grilla wpierdzieli, rozwali jeszcze chłodnicę, to orzesz mordesz. Dobra, ja tu sobie gadu o tych kotełkach, o przejeżdżaniu zwierząt, o mojej drugiej pasji. A tu się okazuje, że już mam 966 punktów w moim Fordzie GT. To jest bardzo miłe. I tak w moich rozważaniach na temat życia, na temat sensu przejeżdżania zwierząt i moim maniakalnym dążeniu do tego, zatraciłem się totalnie, więc może troszeczkę wróćmy teraz do The Crew, chociaż tu też są zwierzęta i też można je przejeżdżać, ale nie jest to takie efektowne jak w real life, naprawdę. To powiem wam, że... O, rzesz ty. Nie, ja chcę to wsadzić. Lubię wsadzać. Dobra, 1004 punkty ekstra. Tak, w oczekiwaniu na Wild Run muszę wam powiedzieć, że właśnie ze względu na ten dodatek postanowiłem do The Crew ogólnie wrócić. Jest to jeden z kilku odcinków, które zobaczymy, które ja nakręcę przed opublikowaniem właśnie Wild Run. I jestem strasznie ciekawy, jak ta gra, jak ten dodatek będzie współgrał już z całą tą grą i z tym wszystkim, czy rzeczywiście cała gra się zmieni i czy się spełnią te wszystkie jakieś nasze oczekiwania wobec tej gry, czy w moim przypadku błędy, takie, które występują w tej podstawce, zostaną wyeliminowane i będzie gra działała dokładnie tak, jak działała w becie, czyli działała po prostu wyśmienicie, nie było żadnych problemów z jej działaniem, ani razu mi się nie skraszowała. No ale na to crashowanie wpływa tak naprawdę wiele czynników, może to być od strony serwera, może to być jakieś obciążenie serwera, może to być moja wina, nie mam pojęcia. Jest to problem, z którym nie potrafię sobie poradzić, być może nawet przez to będę musiał przeinstalować system, bo gra jest naprawdę tego warta, ma swój potencjał. I co ciekawe, dobra, weźmy sobie może jakieś tutaj... Tak, boję się teraz pojechać PvP, bo jak mi skraszuje grę, to nie będę miał fajnego nagrania, a trochę się naopowiadałem. Szybka podróż. Więc inaczej. Gdzie tu mamy taką fajniejszą prostą? Tutaj chyba. Myślę, że w tą stronę pojedziemy. Więc tak, no myślę, że to jest jeden z tych odcinków. Ale mnie fajnie zrespiło, nie wytrzymie. Tutaj. Okej. No i będzie sporo fajnych rzeczy. Przede wszystkim te motocykle. Mnie się bardzo spodobały. To jest taki ukłon w kierunku Test Drive Unlimited jak dla mnie, bo tam właśnie... tam właśnie bardzo fajnie mi się motocyklami jeździło. I smutna wiadomość, pisaliście w komentarzach pod filmem chyba z Forza Horizon, ostatni odcinek, że
No niestety Atari wyłączyło serwer. Shit, man, co to jest? To jest zbieranie? Ale jestem ślepy, nie robię tego badziewia. Slalom, slalom. Zbieranie, zbieranie. Skoki. Tak, serwery gry zostały wyłączone, z tego co mi pisaliście, spisaliście w komentarzach. I strasznie ubolewam nad tym, znaczy jednocześnie tak, zwisa mi to lekko, bo nie grałem i tak w tę grę, ale wiem, że wy sobie tam graliście i pewnie będziecie żałowali swojej wydanej kasy, jak ja, swoich 6 dolarów na dodatki DLC z Bugatti Veyronem Super Sport, który miał tam 1200 koni mechanicznych i którym się tam dosyć fajnie jeździło. No i oczywiście był motorek. O kurde, zaraz będę kichał. Chce mi się kichać, jak strasznie chce mi się kichać, o Boże. Na live'ie tak chciało, tak samo chciało mi się kichać, jak teraz chce mi się kichać. O Jesus. Jak się skicham, to będę tak wyglądał jak ten pijak z jednego filmiku, wiecie, taki zasmarkany, tak kichnął i mu te wszystkie gluty tak wyleciały. O man, o man, muszę się zaraz napić jakieś herbatki z cytryną i z miodem, naprawdę. Jest straszne. Ach, nie polecam. Więc tak, w tym dodatku właśnie fajne są motory, ale ja myślałem, że jest tylko jeden motorek, bo w becie mieliśmy dostęp tylko do jednego motorka, a jak się okazuje teraz twórcy... Zajebiste osiągi! A jak się okazuje teraz twórcy udostępniają zdjęcia kolejnych właśnie motocykli i będzie chyba z czego wybierać, bo jest opcji kilka, mam nadzieję, że będzie kilkanaście. Już nie wspomnę o nowych wersjach tuningowych, o wersjach na drift. I tutaj pojawi się Scion. Jakiś tam, nie mam pamięci do tych Toyota, Subaru, Scionów. W sumie tego jednego modelu, w którym chodzi mi oczywiście o Subaru BRZ i Toyota 86. Nigdy nie pamiętam tej nazwy tego Scion'a, ale pewnie w pewnym momencie jak ktoś mnie opieprzy, to sobie zapamiętam. Więc będzie sporo tych tuningowych rzeczy. No i ja jestem ciekawy zapewne jak i wy, jak to będzie wyglądało w praktyce te zbierania. A spierdzielaj. Boję się naprawdę, boję się zaczynać tutaj PvP. Myślę, że PvP pojeżdżę na drugim odcinku następnym, na który was serdecznie zapraszam. Dzisiaj chyba wyczerpałem troszeczkę temat odnośnie tej gry. Pokazałem wam, jak zarabiam kasę i jak ulepszam mojego Forda GT, którym myślę, że będę jeździł już w przyszłym odcinku, na który ponownie was zapraszam. Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.